Dzień dobry Państwu, dr Robert Krasnowski. A ze mną jest dr Michał Lutosztański. I słysząc te dźwięki początkowe, taki jingle znany, 20th Century Fox, pewnie poczuli się Państwo jak trochę w powrocie do przeszłości. Trochę jak w kinie. Ja pamiętam te dźwięki, już nie pamiętam, czy to była sobota, czy niedziela, ale zawsze, kiedy w telewizorze, z telewizora te dźwięki się dobywały, to dla mnie było to takie preludium tego, że za chwilę zacznie się dziać coś specjalnego. To była taka lekka adrenalinka, że za chwilę czeka nas, bo siedzieliśmy razem przed tym telewizorem. Bardzo fajne przeżycie i bardzo fajna przygoda. To był dźwięk, to była muzyka, która wprowadzała nas w jakiś emocjonalny nastrój. I właśnie dzisiaj chcemy trochę powiedzieć o emocjach i roli muzyki w marketingu i reklamie. Powodem naszej dzisiejszej audycji jest to, że jedno z naszych narzędzi, które nazywa się Niscope, ma kilka modułów AI. I jeden z nich, który jest dostępny od jakiegoś miesiąca, właśnie skupia się na analizie dźwięku i dzięki niemu możemy się dowiedzieć, jakiego rodzaju potrzeby emocjonalne są budzone przez konkretne dźwięki wykorzystywane tak naprawdę wszędzie w popkulturze, ale w naszym przypadku dzisiaj będziemy się koncentrować raczej na marketingu. Zanim do tego przejdziemy, zapraszamy na krótką historię muzyki. Wprowadzone około 400 roku naszej ery dzwony kościelne szeroko rozprzestrzeniły się w Europie w czasach średniowiecza. To spowodowało w ogóle powstanie znaków dźwiękowych, takich specyficznych dźwięków, które miały znaczenie dla konkretnych społeczności lokalnych w ich kontekście. A potem dalej z rewolucją przemysłową, kiedy elektryczność stała się bardzo powszechna, środowisko dźwięków miejskich również uległo zmianie. Zaczęło towarzyszyć nam po prostu więcej dźwięków niż ciszy. To była ta różnica w stosunku do tego, co było wcześniej. Jednym z czynników takich bardzo istotnych było wprowadzenie pracy zmianowej, która trochę zaburzyła taki wcześniej jednakowy dla wszystkich rytm pracy. I tam też w fabrykach pojawiły się pewne sygnały dźwiękowe, które wyznaczały ten rytm. Również charakter samej muzyki uległ zmianie. I ta zmiana polegała na tym, że zaczęło się pojawiać coraz więcej dźwięków, które były głośniejsze, coraz większa liczba instrumentów i znowu mniejsza ilość ciszy. W 1877 roku wynalazek fonografu umożliwił coś, co nie było możliwe wcześniej, czyli nagrywanie i odtwarzanie muzyki w dowolnym momencie, kiedy tylko mieliśmy na to ochotę. I to kompletnie zrewolucjonizowało produkcję i konsumpcję muzyki. Po fonografie kolejną rewolucją było radio, które umasowiło przekaz dźwiękowy. Natomiast jeśli pomyślimy sobie już o okresie wojennym i powojennym, to rzeczywiście ta rewolucja dźwiękowa przyspieszyła. Rozmawiałem kiedyś z profesor Świdą Ziębą, która zajmowała się młodzieżą. Opowiadałem jej o hip-hopie, metalu, punk rocku i ona kiedyś tak słuchając o tych różnych zespołach, różnych gatunkach muzycznych, powiedziała: panie Michale, kiedy ja byłam młoda, to była muzyka poważna i taneczna. Zaciągnęła się papierosem i powiedziała: później pojawił się jazz. Musimy mieć świadomość, że taka muzyka, którą znamy, z którą się utożsamiamy, znamy teksty piosenek, pojawiła się gdzieś dopiero po II wojnie światowej. I właśnie po II wojnie światowej zaczęły się pojawiać na rynku winyle, których tutaj reprezentanta trzymam w ręku. Następnie w latach 60. powstały pierwsze kasety magnetofonowe, które jeszcze pamiętamy, które wiązały się z pewnymi urokami tego, że nagrywaliśmy na nie różne utwory, robiliśmy swoje własne składanki. W połowie lat 70. powstała 12 maxi single, czyli taka dłuższa wersja winyla, na której mieściło się więcej utworów, która według znanego ze środowiska hip-hopowego Drucha Sławka spowodowała powstanie hip-hopu, umożliwiła robienie imprez, takich pierwszych block parties na Bronxie. Przełom lat 70. i 80. to już pojawiają się płyty CD, te, które dobrze znamy, choć już nie tak łatwo je gdzieś odtworzyć. Rok 81, powstaje pierwsza telewizja muzyczna MTV, która dokłada nam obraz do tego dźwięku, który już był obecny w naszym życiu. Później możemy zrobić przeskok
bo na przełomie końcówki lat 90. i 2000. pojawiają się pierwsze odtwarzacze MP3, zaczynamy słuchać muzyki wirtualnie. I to, co już od jakiegoś czasu jest z nami, czyli internet. Internet, który zrewolucjonizował sposób myślenia o muzyce. Ponieważ wcześniej słuchaliśmy muzyki, angażowaliśmy się w konkretne gatunki, w teksty piosenek, jeździliśmy na czat giełdy albo do dziupli po kasety konkretnych zespołów z konkretnych gatunków muzycznych. Od kiedy mamy internet, zaczęliśmy konsumować nawet nie całe płyty, nie całe koncept albumy, ale pojedyncze utwory, które zaczęliśmy sobie układać jako playlistę do naszego życia. Kilka lat temu zrobiono takie badanie, gdzie okazało się, że przedstawiciele pokolenia X i starszych milenialsów wciąż układają muzykę po gatunkach w swoich playlistach, czyli jest playlista rock, hip-hop, punk rock, podczas gdy już pokolenie Z zaczęło układać swoje playlisty pod momenty z życia, czyli playlista do ćwiczenia, playlista do śpiewania pod prysznicem, playlista do relaksu czy na zaśnięcie. Zaczęliśmy nie muzyki słuchać, ale ją używać. W związku z tym chcielibyśmy powiedzieć teraz, w jaki sposób muzyki można używać w marketingu. Oczywiście dźwięki, muzyka były związane z reklamą już od początku, kiedy powstało radio. Natomiast pewien przełom nastąpił w latach 60. i 70., które niektóre firmy, na przykład Ford, zaczęły nagrywać własne takie płyty winylowe z utworami, które zaczęli rozdawać jako gadżety reklamowe. Kolejnym ważnym krokiem milowym jest chyba rok 84, kiedy Pepsi wykorzystało Michaela Jacksona w jednej ze swoich reklam. Kolejny ważny moment to rok 95, kiedy z jednej strony powstał ten bardzo przez nas wszystkich znany dżingiel Windowsa 95, z drugiej strony reklama tego produktu w telewizji, kiedy wykorzystano piosenkę Rolling Stonesów, za którą Microsoft zapłacił 10 milionów dolarów. W związku z tym później bardzo wiele marek zaczęło wykorzystywać muzykę na różne sposoby. W jaki sposób marki wykorzystują dźwięki i muzykę w reklamie czy przekazie marketingowym? No pierwszy element to jest muzyczne logo, czyli właśnie taki dżingiel w stylu Windowsa 95 albo to, co słyszeliśmy na początku, Century Foxa, czy bardzo znane Nokia Tune, który cały czas pewnie kojarzymy. Z drugiej strony to logo dźwiękowe może być trochę dłuższe. To pewnie wszyscy nawet z memów znamy, że dłuższe życie każdej pralki to Calgon. Musiałem się bardzo skupić, żeby tego nie zaśpiewać. Nie jest łatwo to powiedzieć. Kolejny element, w jaki sposób możemy wykorzystywać muzykę, to piosenka korporacyjna, która wykorzystuje często kontrafakturę, czyli wykorzystujemy już utwór, który istnieje i dopisujemy swój własny tekst. Z ostatnich lat pewnie wszyscy kojarzymy, że jak sobota to tylko do Lidla, przerobienie Baby Shark na reklamę Shopify, czy jeszcze z lat 90. znaną piosenkę, że nowy Ajax to istny cud. Kolejny element to wykorzystanie po prostu muzyki instrumentalnej, która stanowi tło do akcji, jaka się dzieje w reklamie. I najbardziej takim najczęstszym utworem, który jest wykorzystywany w reklamach, to są Cztery pory roku Vivaldiego, który był używany chyba przez wszystkie marki motoryzacyjne. To, co możemy dalej wymienić, to wykorzystanie po prostu znanych utworów w tle, które zawierają w sobie tekst, które po prostu wpadają nam ucho, w związku z tym utożsamiamy gdzieś się z tym, co dzieje się na ekranie telewizora. Albo stworzenie wręcz własnych utworów, czego pewnie najlepszym przykładem w Polsce jest Męskie Granie Orkiestra i nagrywanie co roku hitów, które są tworzone z założenia przez markę. No i ostatnim elementem, który już dotyczy bardziej wykorzystania samych twórców czy muzyków niż muzyki, no to wykorzystywanie artystów komunikacji, tak jak Mata w McDonaldzie czy Sobel w reklamie Mastercarda. Wykorzystujemy po prostu gwiazdy muzyki jako pewien element przekazu. Niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierzemy, najważniejsze jest jednak to, żeby muzyka budziła emocje,
i trafiała w serca konsumentów. To, czego nauczyliśmy się z ekonomii behawioralnej, to to, że mamy dwa systemy podejmowania decyzji. System pierwszy, szybki, intuicyjny, podchodzimy do półki, w kilka sekund wybieramy produkt. I system drugi, wolny, racjonalny, kiedy podejmujemy długo decyzje. Chcielibyśmy o sobie myśleć, że jesteśmy racjonalnymi istotami i podejmujemy decyzje tym drugim systemem. Bardzo mało jest jednak takich sytuacji. Dla przykładu, wyobraźmy sobie, że podejmujemy jedną z ważniejszych decyzji w życiu, wybór partnera, partnerki życiowej. I czy tworzymy sobie takiego mentalnego albo fizycznego Excela pod tytułem Adam Paweł, rozpisujemy zalety jednej i drugiej osoby, sumujemy wynik i okazuje się, że 95/90 wybiera Adam, z nim postanawiam spędzić życie. Raczej nie. Potrzebujemy tej chemii i emocji, które powodują, że wybieramy taką, a nie inną markę. W związku z tym ten system pierwszy jest bardzo istotny, a ustalmy, że wybór marki piwa czy serka jest mniej ważny dla nas w życiu niż wybór partnera czy partnerki na całe życie. Więc ten system pierwszy jest tym, którym działamy, a on bazuje na emocjach. Antonio Damasio, taki neurolog ze Stanów Zjednoczonych, badał osoby, które nie mogły odczuwać emocji i okazywało się, że przez pół godziny nie byli się w stanie zdecydować, czy kolejne spotkanie mają odbyć w czwartek czy w piątek. Te emocje kierują naszym życiem i emocje znajdziemy też w muzyce. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. To nie do końca jest prawda, bo pytanie, czy piosenki Behemota rzeczywiście te obyczaje łagodzą, za to muzyka ładuje nas konkretnymi emocjami. Może nas wyciszyć, może nas doładować energetycznie, może mieć różne odcienie. I to właśnie badamy Nitzkopem, o czym opowie Robert. Nitzkope, czyli metodologia Kantara, która służy do pozycjonowania marek i wytyczania strategii na podstawie danych pomiaru potrzeb emocjonalnych, ma wiele odsłon, oprócz takiej klasycznej segmentacji, ma kilka modułów opartych o AI, a konkretnie cztery. Pierwszy z nich to jest AI dla zdjęć statycznych, takich obrazów, których możemy używać w mediach społecznościowych albo na billboardach, i ta analiza AI pozwala na dowiedzenie się, z jakim obszarem potrzeb emocjonalnych związane jest dane zdjęcie, które chcemy użyć przy komunikacji naszej marki. Drugi system AI opiera się na analizie mediów społecznościowych, czyli możemy wybrać kilka mediów społecznościowych, kilka marek, określić sobie perspektywę czasową i przeanalizować profile naszej marki i konkurencji i odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile ta komunikacja marki jest spójna i zgodna z pozycjonowaniem, które marka zakładała, z archetypem, który marka chciała lub chce wykorzystywać do tego, żeby o sobie mówić. Trzeci AI związany jest z materiałami wideo i on pozwala analizować reklamy, i to jest taka analiza, która odpowiada nam, na ile poszczególne kratki, sceny czy całe materiały reklamowe lokują naszą markę zgodnie z założonym pozycjonowaniem lub nie. I ten czwarty AI, który wyszedł i zaczął być obecny na rynku ostatnio, w zeszłym miesiącu, to jest Nitzkope AI for Music, który pozwala analizować dźwięki. I posłużyliśmy się właśnie tym podejściem do tego, żeby przeanalizować ten dźwięk 20th Century Fox, i zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej z Michałem, ten dźwięk został ulokowany na tej segmentacji potrzeb w tym miejscu, gdzie jest wysoka ekstrawersja, czyli te potrzeby związane z przeżywaniem, z odkrywaniem. Z jednej strony jest to segment żółty, czyli taka beztroska, bycie razem, a z drugiej strony jest to segment czerwony, czyli bardziej indywidualne przeżycia związane z tym, czego oczekujemy za chwilę, po tym jak zacznie się film. W Nitzkopie posługujemy się taką elipsą mapującą wszystkie nasze potrzeby emocjonalne, potocznie ta elipsa nazywana jest takim jajem Nitzkopowym, na którym znajdują się dwie osie. Oś pionowa, która rozpina nam nasze emocje między takimi ekstrawertycznymi a introwertycznymi, oraz oś pozioma,
która wskazuje na to, na ile nasze emocje są nastawione na ja, na status, na indywidualizm, a na ile na grupowość, inkluzywność i afiliację. Jeśli sobie przetniemy te dwie osie, to powstanie nam takich 6 archetypicznych segmentów emocji. Idąc od góry, mamy taki segment czerwony, indywidualny ekstrawertyzm, który jest o dynamizmie, zmianie, rebelskości, waleczności. Następnie segment purpurowy, purpura nam się kojarzy nie bez powodu z królem albo z królową życia. To jest taki segment bardzo nastawiony na statusowość, na ja. Tam znajdują się emocje bardzo często powiązane z markami premium. Schodząc dalej w dół, pojawia się segment niebieski, który jest historią o introwertyzmie nastawionym na ja, segment, gdzie bardzo często pojawiają się eksperci, naukowcy, specjaliści. Przechodząc już na tą stronę dotyczącą wspólnych emocji, ale wciąż pozostając na poziomie introwertycznych, wewnątrz sterownych emocji, pojawia się segment brązowy, który jest historią o opiece, o bezpieczeństwie, o trosce. Najbardziej po lewej stronie elipsy znajduje się segment pomarańczowy, którego sercem jest grupa, emocja związana z radością z bycia razem. No i ostatni segment żółty, lewy górny róg elipsy, emocje ekstrawertyczne nastawione na grupę, beztroska, zabawa, radość. 6 odcieni emocji jest uniwersalnych, natomiast w każdej kategorii powinniśmy zdefiniować, o czym te konkretne odcienie naszych emocji są, zaplanować, o czym powinna być nasza marka i odpowiednio dobrać do niej dźwięki, tak żeby zbudować spójny przekaz. W miarę jak świat staje się coraz bardziej ucyfrowiony, rola dźwiękowej identyfikacji marki rośnie, no bo po pierwsze jest ona w ogóle nie do końca doceniana w takim świecie fizycznym, a w momencie, kiedy mówimy o metaverse, o w ogóle przestrzeniach wirtualnych, to jej rola jest bardzo istotna, dlatego że w metaverse całą tą sferę dźwiękową trzeba stworzyć od samego początku. Więc sposób myślenia o tej identyfikacji marki w metaverse może polegać na tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób tworzyć coś, co się nazywa soundscapes, czyli takie dźwiękobrazy, czyli całe takie środowisko dźwiękowe, które ma w konkretnym doświadczeniu klientki czy klienta dawać konkretną korzyść emocjonalną związaną z pozycjonowaniem, jakie marka zakłada. Jeszcze jedną z funkcji, którą może pełnić ta dźwiękowa identyfikacja marki, jest pewnego rodzaju połączenie pomiędzy światem fizycznym i światem wirtualnym, ponieważ my rozdzielamy sobie te dwa światy tak analitycznie w głowach, ponieważ one się pojawiły sekwencyjnie w historii. Natomiast z perspektywy klientki, klienta, marka jest tylko jedna i to, czy funkcjonuje w sferze digitalowej czy w sferze fizycznej, jest kompletnie drugorzędne z punktu widzenia doświadczenia. Wręcz przeciwnie, ona nie powinna się różnić pod kątem tego, co komunikuje, bez względu na to, w jakich sferach się pojawia w doświadczeniu klientki czy klienta. Przepraszam, zasłuchałem się trochę w hitach TikTokowych, które ostatnio były bardzo popularne. I zaciekawiło nas, jaki wymiar emocjonalny niosą ze sobą te najbardziej popularne hity, do których powstawało wiele TikToków. Pierwszy utwór może znacie, to jest utwór Belmercy, gdzie takie małe dziecko w górach tańczyło na stole, machając rączką i później rączkami wykonując różne śmieszne ruchy. Okazało się, że ten utwór wypada nietypowo gdzieś w segmencie żółtym, czyli jest to historia o beztrosce i dobrej zabawie, czyli w sumie to, czego potrzebujemy w dzisiejszych czasach bardzo dużo. Drugi utwór, który postanowiliśmy wykorzystać i sprawdzić, jest to utwór wokalisty, który nazywa się Dr. Wódka, utwór Kokaina z takim refrenem dość znanym, Kokaina w nosie, lecimy samolotem, gdzie młodzi ludzie układali się dwójkami
na kształt samolotu. Okazało się, że ten utwór, mimo dynamicznej dźwięku, dynamicznej linii melodycznej, znalazł się w segmencie pomarańczowym przez pewne konotacje dźwiękowe z muzyką disco polo, która jest jednak dość inkluzywna, trafiająca do szerokiego grona, która jest o prostocie, o byciu razem, również dobrej zabawie, ale w takiej mniej beztroskiej formie. Trzeci utwór, który postanowiliśmy przeanalizować, no to coś, co było szałem, czyli utwór z serialu Wednesday, Lady Gagi, Dancing with My Hand, co wiele osób próbowało naśladować. Utwór ten, podobnie jak utwór Belle Mercy, trafił do segmentu żółtego, do historii o beztroskiej zabawie. Patrząc na te wyniki, jeśli rzeczywiście chcielibyście stworzyć TikToka, który będzie miał duże zasięgi, powinien bazować na dźwiękach połączonych z emocjami o beztrosce, zabawie albo inkluzywności, żeby włączać jak najszersze grona odbiorców. Podsumowując, możemy używać Nitscope AI for Music do dwóch takich w dwóch celach. Pierwszy to jest do tego, żeby dowiedzieć się, gdzie pozycjonuje nas używanie konkretnych dźwięków jako marki, a po drugie do tworzenia takich dźwiękowych środowisk, w których nasza marka ma funkcjonować i tworzyć takie doświadczenie, jakie sobie zaplanowaliśmy. A to, jakie doświadczenie sobie zaplanujemy, jest ważne, ponieważ to, co wiemy jakby z wieloletnich doświadczeń w badaniach Nitscope'owych, spójność emocjonalna na różnych poziomach i różnych etapach tego, co robimy, jest bardzo ważna. Powinniśmy być spójni w całym marketing miksie, w tym, jak pozycjonujemy markę, jakich kolorów używamy, kształtu czcionki, tego, co pokazujemy w reklamie, ale również dźwięki, jakie prezentujemy jako marka, powinny być jedną historią emocjonalną o marce, bo wtedy przekłada się to na bardzo wyrazisty wizerunek, czyli na to different, które pozwala nam być w głowach konsumentów, klientów, użytkowników, a w związku z tym działa na system pierwszy podejmowania decyzji ekonomii behawioralnej. Szczególnie ważne jest to w dzisiejszych czasach, kiedy uwaga naszych konsumentów stała się pewną walutą, bo w dobie multiscreeningu wiemy dobrze, że w momencie, kiedy leci reklama w telewizji, bardzo wiele osób patrzy na smartfona, obserwując i scrollując media społecznościowe, i dopiero wyraźny dźwięk, który poruszy nas emocjonalnie, spowoduje, że na ten telewizor spojrzymy. To co, mówiąc trochę jak Jobs, mamy jeszcze one more thing na sam koniec. Wrzuciliśmy nasze zdjęcia firmowe do Nitscope AI, który analizuje grafikę. Jak wypadłeś, Robert? Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale AI lokuje mój wizerunek z tego konkretnego zdjęcia w dwóch segmentach potrzeb. Z jednej strony jest to segment purpurowy, czyli ten związany z indywidualizmem, z byciem liderem, z przewodzeniem, oraz segment niebieski, czyli ten, który wiąże się z analizą i logiką. A jak u Ciebie? Niestety, ponieważ ładnie się ubrałem na sesję, kazano mi zrobić taką odwróconą piramidkę, co spowodowało, że trafiłem do tego segmentu, gdzie są królowe życia stawiających na status i luksus, więc jeśli chcecie na swoich zdjęciach korporacyjnych być postrzegani jako uosobienie premiowości, polecam odwróconą piramidkę. Bardzo dziękujemy, że w dobie walki o uwagę poświęciliście swoją na to, żeby nas przez chwilę pooglądać i posłuchać o wykorzystaniu AI-a w Nitscope'ie, i zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy serdecznie. W ogóle zaobserwowałem coś takiego, że jak zaczynasz analizować tą muzykę, no to wchodzisz głębiej i głębiej, może to i może to. W pewnym momencie zacząłem sobie analizować Sen o Warszawie, śpiewany przez Niemena, przez kibiców Legii i tak dalej. I okazywało się, że to w ogóle ląduje ten utwór w tym samym segmencie potrzeb. Niesamowite, chociaż to inne konteksty są. Bardzo to było naprawdę... Mnie też wciągnęło. Zacząłem ściągać dźwięki z reklam wszystkich klientów i sobie wrzucać i analizować. To jest lepsze niż scrollowanie TikToka momentami. Dokładnie. No, fajne, fajne.